Nieprzypadkowo jesteśmy dzisiaj w Górkach Wielkich przed dworem Kossaków, ponieważ naszym gościem jest pani dr Joanna Jurgała-Jureczka. W takiej stercie gazet, zwitku właściwie starych gazet, których pani Anna tutaj poprosiła o pomoc, chcieli wyrzucić, był obraz Witkacego. I wiele razy mówię o Zofii Kossak i wiele razy próbuję ściągnąć ją z tego pomnika, gdzie ją postawiono. Te wszystkie antyżydowskie wypowiedzi przedwojenne, inni mówią, że dlatego, ponieważ chciała żydowskie dzieci ochrzcić. Ani jedna, ani druga wizja Zofii Kossak nie jest prawdziwa. Ma na swoim koncie wielkie osiągnięcia, naprawdę, bo przecież ratowanie Żydów, założenie Żegoty, współzałożenie z Wandą Grachelską-Filipowiczową. No, znakomite książki, ona była autorką bestsellerów, to była osoba, do której tu, do Górek, zjeżdżali goście z wielkiego świata. Tu była Dąbrowska, tu był Wańkowicz, tu był Sztandotynger, tu był Witkacy. O Rejmoncie, który tutaj na nowo zaczął pisać chłopów. Trzeba przede wszystkim zwracać uwagę na jej biografię, opowiedzieć o życiu, przy tej okazji pokazać te wszystkie dynamiczne rzeczy, które się działy, więc pierwsza, druga wojna światowa, okupacja, obóz koncentracyjny, pokazać młodym ludziom w stanie warszawskim. W dramatycznych okolicznościach, kiedy, jak mówiła, śmierdzące buty żołnierzy na Wołyniu podeptały całe jej dzieciństwo. Tam jest sporo jeszcze tajemnic, jeszcze zagadek. Część udało mi się odkryć, o tym opowiem.